Na program zaprasza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach. Woda nie jest ważna. Woda jest najważniejsza. Miejski Park w Świebodzicach pięknieje i zielenieje, a wszystko dzięki akcji Wiosna z Mrówką. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 4, ich opiekunowie oraz pracownicy marketu Mrówka wspólnie zasadzili kilkadziesiąt krzewów. Akcję poparła i pochwaliła pani z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Jakie jest pani zdanie na temat akcji prowadzonej przez PSB Mrówka w Świebodzicach? Uważam, że jest to bardzo dobra akcja edukująca młodych, przyszłych Świebodziczan, która pozwala nie tylko w teorii, ale również w praktyce poznać, jak się sadzi rośliny, jak je pielęgnować, więc jesteśmy za większością takich akcji, żeby takie akcje powstawały coraz częściej na naszym mieście i jesteśmy przychylni tej akcji Mrówka przyjazna ekologii i naturze. Dla dzieci była to bardzo ciekawa lekcja przyrody. Dzięki niej już wiedzą, jak powinny sadzić kwiaty, krzewy i je pielęgnować. Udział biorę w akcji, ponieważ żeby tutaj w parku w Świebodzicach było pięknie, zielono i żebyśmy mieli więcej tlenu, bo drzewa i rośliny dają nam tlen. Dlaczego bierzesz udział w akcji? Biorę udział w akcji dlatego, aby park w Świebodzicach był o wiele bardziej piękny oraz żeby było więcej tlenu, bo jak już przyjacielka obok mówiła, drzewa wytwarzają tlen. Cześć! Chcę sadzić kwiaty, żeby było zielono, więcej tlenu. Jak to Gracjan powiedział, też zabierać więź z przyjaciółmi. Ja chcę, żeby było tu bardziej zielono, było tutaj ładniej i żeby było więcej przyrody. To jest ogromna satysfakcja, że możemy pomóc, aby nasza kula ziemska była piękna i zdrowa. Mamy o naszą przyrodę! Czy pani grupa sprawdziła się w sadzeniu drzewek? Moja grupa idealnie sprawdziła się w sadzeniu drzewek. Uważam, że akcja jest bardzo potrzebna. Dzieci mają możliwość obcować z przyrodą tutaj w naszym mieście. Identyfikują się z tym miejscem, jakim jest park miejski. Jest to miejsce, w którym przebywają ze swoimi rodzicami w czasie wolnym. I myślę, że teraz będą przychodzić z wielką przyjemnością. Mają świadomość tego, że rosną tutaj drzewa, które same posadziły. Rosną tu kwiaty. Myślę, że jest to akcja dobra przede wszystkim z tego względu, że uczy dzieci szacunku do miejsca, w którym żyją. Na pewno nie będą tego niszczyć, jeżeli same to stworzą. Będzie to budzić tylko w nich pozytywne emocje i myślę, że to jest ze wszechmiar bardzo potrzebne. Na program zaprasza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach. Woda nie jest ważna. Woda jest najważniejsza.